Z nami Michał Grecki, tuż przed ceremonią ważenia. Nie ma żadnych kłopotów chyba, co? Bo uśmiechnięty jesteś, widzę, że chyba z wagą nie schodziłeś do samego końca. Znaczy, dokładnie, no, jeżeli chodzi o wagę, to mam usystematyzowaną plan schodzenia z wagi, mam już opracowany, no, jestem z niego zadowolony i tak jak widać, czuję się bardzo dobrze. Stjepan Bozić brzmi bardzo fajnie. Z jednej strony przez pryzmat tej walki z Markiem Matyją można spodziewać się łatwiej walki, z drugiej strony nazwisko mówi samo za siebie, bardzo solidny rywal. Tak na dobrą sprawę nie wiemy, co ten Bozić wniesie jutro do ringu, bo Matyja go zdominował, natomiast on tam nie miał za dużo czasu. Tutaj miał dużo czasu i to może być troszkę inny Bozić. Dokładnie, ja wychodzę z nastawieniem na najlepszego Bozicia, jakiego można się spodziewać jutrzejszego dnia. No, tak jak właśnie mówisz, nie ma zbyt dużo czasu na przygotowania. Z tego co słyszałem, jakieś tam problemy też osobiste, a no mówię, no teraz podejrzewam, miał chwilę, na pewno się przygotował, na pewno, mam nadzieję, pokaże dobry boks i jestem przygotowany na twardy pojedynek. Wiadomo, że Marek Matyja to jest taka jego wizytówka, Marka Matyi, te haki po dole. Ty troszeczkę inaczej boksujesz, ale gdzieś jednak Marek pokazał, jak fajnie boksować z Bozdziczem. Dokładnie, no miał na niego sprytny sposób, fajnie osłabił jego doły i no naprawdę fajnie to wyglądało, dobrze mu wyszło. Tylko moje pytanie, czy gdzieś bierzesz to pod uwagę, właśnie oglądając tą walkę Marka, gdzieś sobie wyobrażasz w głowie, że podobnie powinieneś rozwiązać ten pojedynek? Znaczy na pewno jest jakiś sposób, no mamy ze swoim trenerem własny i pokażemy go w ringu. Dobra, słuchaj, powoli wyrastasz na takiego lidera grupy Tymex, prawda? Bo wiadomo, że medialnie się może o Ewie najwięcej mówi, ale no, niedługo trzeba będzie tego Michała Greckiego gdzieś wsadzić na poważną walkę, tak? No mam nadzieję, że tak. No ja, tak jak już mówiłem wcześniej, prowadzenie swojej kariery zostawiam w pełni swojemu promotorowi, któremu w pełni tej kwestii ufam. No i mam nadzieję, że on jakoś to mądrze rozwiąże. Mariusz Grabowski wkrótce będzie musiał gdzieś cię wystawić na poważną walkę. Pytanie, czy ty czujesz się na siłach? Znaczy to takie pytanie, które wiadomo, jak musisz odpowiedzieć. Natomiast gdzieś tam poprzeczkę trzeba będzie długo podnieść, prawda? Dokładnie tak, no ja czuję się na siłach, oczywiście chcę walczyć z coraz lepszymi przeciwnikami i tą poprzeczkę podwyższać coraz wyżej. Jesteś gotowy na dłuższe dystanse? No, myślę, że tak, stopniowo będziemy to robić, no teraz wchodzimy na pierwszą ósemkę, na ósemkę uważam, że jestem bardzo dobrze przygotowany. Myślę, że tak, będziemy wchodzić coraz wyżej. Dzięki, powodzenia jutro. Dziękuję bardzo.